Chciałbyś kupić dużego SUV-a, który potrafi jeździć nie tylko po autostradzie, umie też trochę skręcać, a na koniec zjechać z utwardzonej drogi i dojechać bez problemu na działkę. Fajnie, gdyby miał też 7 miejsc i jakiś napęd na 4 koła. Niekoniecznie stały, bo i tak korzystasz z niego 2 razy do roku. Całkiem idealnie by było, gdyby nie palił 15 litrów na 50 km. W sumie to nic prostszego. Mam dziś dla Ciebie świetne rozwiązanie. Kup Audi Q7. A, zapomniałem. Masz do wydania równowartość warszawskiej kawalerki, a nie czteropokojowego mieszkania. W takim razie mam coś innego. Nazywa się Kia Sorento. Największa Kia zadebiutowała na polskim rynku w styczniu 2015 roku. Jej rywalami są Skoda Kodiaq i Hyundai Santa Fe. Chętnie powiedziałbym coś o nich, ale Skoda nie odpisuje, a Hyundai za test chciał ode mnie pieniądze. Tych nie chciał natomiast warszawski dealer AS Motors, dzięki któremu mogłem przez kilka dni pojeździć nowym Sorento. Jakie to były dni? Zdecydowanie udane. Zanim przytoczę jakieś dane o samochodzie, powiem Wam, że najbardziej zaskoczyła mnie lekkość, z jaką prowadzi się tego kolosa. Jakby nie patrzeć, to jest naprawdę duży samochód. Na pewno znajdą się osoby, które być może zastanawiały się nad zakupem Sorento, ale boją się, że w miejskich korkach i na ciasnych parkingach manewrowanie tym klocem będzie sprawiało im problem. Co ja odpowiem? Otóż będzie i to na pewno. Ale tylko tym kierowcom, których tata na egzaminie na prawo jazdy podszedł do egzaminatora i powiedział, że ich syn na pewno nie zda. A w zamian co usłyszał? A chce się pan założyć o 2000, że zda? Całej reszcie przyzwyczajenie się do gabarytów tego samochodu zajmie 2 dni, a zalety, jakie oferuje tak wysoka pozycja za kierownicą i wynikająca z tego widoczność, są naprawdę nie do przecenienia. Czasami nie jestem w stanie wymienić Wam wszystkich silników, z jakimi testowane auto jest oferowane. W przypadku Sorento powinienem sobie jakoś dać radę, ponieważ tych silników jest 2. Do tego obydwa to silniki diesla. Do wyboru mamy pojemność 2.0 i moc 185 koni, a także 2.2 o mocy 200 koni. I to, co mogę Wam radzić od siebie, to zamawiajcie 2.0. Zrobicie wtedy podobnie do 80% klientów, którzy założyli, że wydanie 20 tysięcy z powodu wyższej akcyzy jest trochę bez sensu, a na pewno nie jest warte tego 15 koni. No chyba, że skusi Was prędkość maksymalna, która jest większa o 3 km na godzinę. Wtedy pewnie warto. Pewnie interesuje Was też spalanie. Dla formalności podaję dane producenta. Od siebie dodam, że nie odbiegają one znacząco od uzyskanych przeze mnie, ale przy silniku wysokoprężnym nie spodziewałem się spalania na poziomie 15 litrów. Moim zdaniem jak na tak wielki kiosk jest naprawdę ok. Do wyboru są także 2 skrzynie. Jedna jest automatyczna i ma 6 biegów. Druga jest automatyczna i ma 8 biegów. Ja jeździłem automatyczną, z 6 biegami. Ponieważ 8 dostępna jest tylko z większym silnikiem i powiem Wam, że naprawdę Kia w tym aspekcie radzi sobie od pewnego czasu świetnie. To kolejny samochód od tego producenta, który mnie pozytywnie zaskakuje i będę go chwalił, bo na to zasługuje. Kolejny raz Kia zaskoczyła mnie też jakością materiałów, jakie użyła do wykończenia wnętrza. Chyba już pora, żebym przestał się temu dziwić, bo mówię to już nie pierwszy raz. Trzeba po prostu przyjąć, że Kia potrzebuje mniej czasu na dogonienie europejskiej konkurencji niż polska reprezentacja na odpadnięcie z mundialu. Materiały są miękkie, przyjemne w dotyku, ze spasowaniem też nie ma żadnego problemu. Chociaż nie jestem wielkim fanem szyberdachów, to okno dachowe, na które właśnie patrzycie, bym sobie zamówił. Spisuje się ono świetnie, gdy potrzebujecie rozświetlić wnętrze lub Wasz kolega chciałby się przez nie wychylić na środku ulicy i krzyczeć na Grunwald! Oczywiście jedynie zakładam, hipotetycznie. Bardzo pasuje mi też w Sorento pozycja za kierownicą, którą każdy ustawi sobie idealnie dzięki dużemu zakresowi regulacji fotela. Dodajmy elektrycznej regulacji w 8 kierunkach.
Fotele zapamiętują też ustawienia i odsuwają się lekko do tyłu, gdy chcemy wysiąść. Niby nic, ale zawsze się na to łapię i cieszę jak peszko na widok monopolowego. Kia posiada też tryby Eco, Normal i Sport. Ale jak dla mnie, podobnie do większości samochodów, mogłyby one się nazywać nic nie czuję 1, nic nie czuję 2, troszeczkę czuję 3. Nie jest to wada ani zaleta, po prostu jest. Przejdźmy może trochę bardziej do tyłu, chociaż sam nigdy tam nie jeżdżę, a nawet jeśli to w takim stanie, że i tak nic nie pamiętam. Ale dla tych, którzy nie wywalczyli jeszcze miejsca z przodu, genialną rzeczą na lato są nawiewy klimatyzacji. Nie jest to standard w większości samochodów, dlatego moja córeczka, która jechała ze mną w trasie, była tym gadżetem wręcz zachwycona. Kolejnym plusem tego olbrzyma jest fakt, że przez środek samochodu nie biegnie wielki tunel, dzięki czemu dla pasażerów jest cała masa miejsca na nogi. Idąc dalej mamy bagażnik. 605 litrów nie jest rekordową pojemnością w tym segmencie, rzekłbym nawet przeciętną. Dla przykładu Kodiak oferuje tych litrów 720. Zastanawiam się jednak, co trzeba wozić w samochodzie, żeby nie zmieścić się w czymś tak ogromnym. Zobaczcie, naprawdę jest szał. Jeśli ja miałbym się nad czymś zastanawiać odnośnie tego bagażnika, nie byłby to dylemat, czy zmieszczę do niego wakacyjne walizki, a raczej dylemat, czy dałbym radę w nim na jakiś czas zamieszkać. Pod podłogą bagażnika macie ukryte też dwa fotele. Mi jednak bardziej podoba się klapa bagażnika, którą otwiera się i zamyka automatycznie. Niby nic, a cieszy. Nie odnotowałem popularnego systemu otwierania poprzez ruch stopy pod zderzakiem, więc nie poszpanujecie na parkingu pod marketem, ale nie można mieć wszystkiego. Dobra, popatrzcie sobie jeszcze, jak to wygląda wieczorem, jak wygląda po ciemku, jakie tutaj jest podświetlenie. Jest taki czerwony kolorek. Wygląda całkiem ok, na pewno jest wszystko czytelne. Jakoś w oczy nie razi, nie ma z tym problemu. Wiadomo, co gdzie jest. Podobają mi się zegary. Jest kilka ustawień, można się pobawić, zobaczcie, jak to wygląda. Myślę, że jest naprawdę ok. Nie powiedziałem jeszcze najważniejszego, czyli jak to w ogóle jeździ. Najlepiej moim zdaniem ten samochód radzi sobie na szybkich, dalekich trasach. Jest dobrze wyciszony, może nie szałowo, ale dobrze, a w połączeniu z silnikiem diesla, automatem i miękkim charakterem zawieszenia staje się idealnym towarzyszem dalekich podróży. Zjeżdżałem Sorento z dróg asfaltowych i może nie powiem, że nadaje się ono na prawdziwy teren, ale też nie do tego zostało stworzone. Za pomocą guzika możecie zablokować mechanizm różnicowy, ale pomoże on Wam bardziej podjechać pod jakąś górkę czy na luźnej nawierzchni, a nie przerobi Sorento na samochód Paryż-Dakar. Na pewno musicie mieć świadomość, że na wyboistych odcinkach drogi prowadzi się ono kapitalnie. Zaskakująco pewnie prowadzi się też w zakrętach, ale przy próbie gwałtownych ruchów kierownicą udało mi się wyprowadzić je z równowagi. Nikogo to chyba jednak nie dziwi, bo nie jest to auto do latania bokiem na marketowych parkingach. Na koniec koszty. Mimo, że nie zdecydowałem się jeszcze na płatny test, bo zawsze myślałem, że to nie ja będę musiał wtedy zapłacić, trzeba uczciwie przyznać, że Sorento ma świetną relację ceny do jakości i tego, co oferuje. Dostaniecie ją poniżej 150 tysięcy i na pierwszy rzut oka wyda Wam się ona cholernie droga w porównaniu do rywali. Polityka Koreańczyków jest jednak taka, że w najbiedniejszej wersji będzie ona już miała system monitorowania martwego pola, kamerę cofania z czujnikami z przodu i z tyłu, czy nawigację i połączenie telefonu z Bluetooth. Dorzucą Wam do tego oczywiście 7-letnią gwarancję, ale do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Pamiętajcie zatem, aby cenę Sorento porównywać do cen rywali, którzy będą wyposażeni tak jak Kia. Pod maską nie będzie podstawowego silnika, tylko mocny diesel, do tego samochód zaoferuje Wam napęd na 4 koła i 7 miejsc. Wtedy optyka zmieni się Wam diametralnie. Na koniec dziękuję raz jeszcze AS Motors za wypożyczenie auta, a niedługo na kanale test samochodu, na który czekam naprawdę od dawna, czyli najnowsza Kia Ceed. Jeśli nie chcecie go przegapić, pamiętajcie o subskrypcji, dajcie też znać, co myślicie o Sorento. Na dzisiaj to już naprawdę wszystko, trzymajcie się, strzała!